E-papierosy to nowoczesna używka nikotynowa i szansa dla milionów palaczy. Jak pokazują wyniki wielu badań naukowych, e-papierosy są wielokrotnie mniej szkodliwe od papierosów tradycyjnych. Czy to prawda? Za chwilę przekonacie się na własne oczy. W dymie tytoniowym kryje się ponad 4000 substancji, które negatywnie wpływają na nasze zdrowie. Czy wiesz, ile z nich osadza się w drogach oddechowych palacza? Tlenek węgla, smoła, arszenik, benzen, metale ciężkie to tylko niektóre zabójcze substancje obecne w dymie tytoniowym. Amerykańska Agencja Żywności i Leków FDA opracowała czarną listę aż 93 najbardziej toksycznych i rakotwórczych składników dymu tytoniowego. Patrz uważnie, co dzieje się w płucach palacza. Podczas naszego eksperymentu zobaczysz, jak wiele substancji osadza się w drogach oddechowych podczas palenia. Zawarta w papierosach nikotyna uzależnia. Jednak to powstający w wyniku spalania dym tytoniowy, złożony z kilku tysięcy substancji, jest zabójcą palaczy. I to właśnie one zostawiły wyraźny ślad na chusteczce po wypaleniu zaledwie tylko jednego papierosa. Wyobraź sobie, jak wyglądają płuca wieloletniego palacza. Czas na e-papierosa. Podstawowym źródłem niższej szkodliwości e-papierosów jest zasada ich działania. Nie zachodzi w nich proces spalania, nie wytwarzają one dymu tytoniowego zawierającego substancje smoliste i dziesiątki związków toksycznych. W urządzeniu podgrzewany jest likwid zawierający nikotynę, który w postaci aerozolu trafia do płuc użytkownika. W aerozolu z e-papierosa znajdziemy nikotynę i śladowe ilości około 10 potencjalnie szkodliwych substancji z czarnej listy zabójczych składników zawartych w dymie tytoniowym. Zobaczmy, czy któraś z nich zostawiła ślad na chusteczce. Efekt? Brak substancji smolistych to mniejsze ryzyko wystąpienia chorób odtytoniowych, a także lepsza kondycja i samopoczucie. Widzisz różnicę? Wnioski wyciągnij sam.